Zgodnie z programem Strategii Rozwoju Miasta, miasto Czeladź przeznaczyło w tym roku znaczne środki na inwestycje związane z remontami infrastruktury drogowej w Czeladzi. Główne źródło finansowania to jest budżet miasta. Natomiast w przypadku ulicy, tego zespołu ulic Szpitalna 1 Maja Podwalna, tam środki pochodzą również w znacznej mierze z funduszy unijnych. W okresie wakacyjnym wykonano liczne prace remontowe mające na celu usprawnienie ruchu drogowego w naszym mieście. Wyremontowano między innymi ulicę Żwirki i Wigury, gdzie w miejsce starej trylinki położono asfaltową nawierzchnię. Obecny stan uważam, że jest bardzo korzystny i dla dzieci, szczególnie ponieważ teraz mogą swobodnie poruszać się rowerkami, hulajnogami, szczególnie na wrotkach. Poza drogą tak, zostały wykonane chodniki po dwóch stronach ulicy, także każdy ma ładnie zrobiony podjazd, również właśnie pod bramą oraz pod domem. Wyremontowano również chodniki przy ulicy Poniatowskiego, a także wzdłuż przedszkola przy ulicy Żeromskiego. Cały chodnik ułożono od nowa, a zniszczone płytki zostały wymienione. Ulica Spacerowa przy szkole podstawowej nr 7 została poszerzona. Wyremontowano chodniki po obu jej stronach, a na terenie szkoły powstały nowe miejsca parkingowe. Obecnie prowadzone są prace remontowe na ulicy Skłodowskiej i Powstańców Śląskich. Jednak wielu mieszkańców tych ulic jest niezadowolonych z powodu remontu. Krytykują oni utrudniony dojazd oraz chwilowy brak miejsc parkingowych. Część z nich ignoruje prośby o nieparkowanie w remontowanych odcinkach drogi, wyrażając tym samym swoje niezadowolenie. Przebudowa drogi przebiega dość uciążliwie ze względu na niewspółpracujących z naszą firmą mieszkańców. Jak widać, roboty brukarskie, czyli chodniki, krawężniki, udało nam się przeforsować, chociaż to też było bardzo uciążliwe. Mamy problem z robotami asfaltowymi, no bo każdy samochód to jest przeszkoda. Jak widać, stoję i usiłuję trąbić, dlatego roboty zamiast o 7 zaczynają się o 9, bo mamy problem z samochodami. Niestety żaden z niezadowolonych mieszkańców nie chciał się wypowiedzieć przed kamerą. Pozostali mieszkańcy Czeladzi są zadowoleni z przeprowadzonych remontów. Dotyczy to szczególnie osób z ulicy Zamiejskiej, gdzie obecnie korytowana jest część drogi, a wkrótce zostanie położona nowa nawierzchnia. Poprzedni stan tej drogi pozostawiał wiele do życzenia. Ta ulica, mimo że się nazywa Zamiejska, to nie znaczy, że musi być za miastem i musi być traktowana po macoszemu, ale każdy z nas, który tutaj mieszka na tej ulicy, wiedział, co to znaczy jeżdżenie po błocie, jeżdżenie po nieodśnieżonych drogach. Od długiego czasu czekaliśmy, żebyśmy mieli dobrą drogę, bo tak cały kurz się unosił do mieszkania. W tej chwili liczymy, że znacznie poprawią nam się warunki życiowe. I chociaż remont drogi wiąże się z wieloma niedogodnościami dla osób mieszkających w okolicy, to jednak mieszkańcy ulicy Zamiejskiej nie narzekają i z uśmiechem czekają na zakończenie prac remontowych. No oczywiście ja jestem budowlańcem z zawodu, to rozumiem, że przy każdej robocie budowlanej są jakieś kłopoty. Musimy je znieść, no ale myślę, że niedługo to potrwa. Firma nam udostępnia podjazdy tymczasowe, jakieś tak rzeczy gdzieś u sąsiadów garażujemy. Mieszkają też na ulicy osoby niepełnosprawne, po które przyjeżdżają samochody do opieki takiej dziennej. No i też sobie można poradzić z tym wszystkim. Po ukończeniu budowy kanalizacji nową nawierzchnię otrzymają także ulica Promyka i Kopernika. W planach są także kolejne inwestycje. Mamy w tej chwili ogłoszone przetargi i przystępujemy do realizacji, do podpisywania umów. To jest ulica Sułkowskiego, Wybickiego i Pułaskiego.